Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym Falloutcie. Powracamy i kontynuujemy w tym odcinku fabułę, ponieważ mam ochotę jeszcze obczaić, do czego dojdzie Virgil, kiedy przekażemy mu ten cały chip z danymi, ale zanim to zrobimy, to sobie wyjdziemy stąd do Old North Church. Gdzieś tutaj znajduje się ten cały Deacon. Jeden z tych ziomków chyba, który nas przywitał tutaj na wejściu, ponieważ on jakieś nam zlecenie może zlecić. Mówiliście, że questy od tej całej frakcji są naprawdę fajne. Wiele osób mówi... Nie. Wiele osób mówi, że questy w ogóle od trasy są naprawdę fajne, tak więc być może jeszcze pomyślimy o ich wykonywaniu. Your leader was just being cautious. Yeah, we know we're all on the same team. Exactly. Kind of killed our chance at a friendly first impression, though. But it's all good now. I vouched for you. Nobody got shot. Still, I would consider it a close personal favor if you didn't sell us out to the Institute. Thanks. So tell me, why did you vouch for me? In our little outfit, it's my job to know things. And with everything you've done, it's clear you're capable. A dangerous enemy. And I'm betting a valuable ally. Dobrze mówisz, Elvis. Jeszcze raz spróbujemy. Kurwa. Źle. Za szybko sobie poklikałem. Zapomniałem, że jak się szybki zapis kliknie, to momentalnie to się zapisuje bez potwierdzania. You can't be taking it all on faith. I've heard a lot of things. Cholera jasna, co za gnida, kurwa. Gościu, odpowiadaj na moje pytanie, jestem zajebiście charyzmatyczny. Dobra, trzeci i ostatni raz spróbujemy, jak teraz się nie uda, to jebać. Kurwa. Enough to want to give you a chance. So Dez wants me to make you a tourist. That's what we call someone who helps out with the odd job here and there. What a waste. I'm just gonna come out and say this. The railroad needs you. You got my attention. I got a job. Too big for me, just perfect for the two of us. You help me out, we turn a few heads, and then Dez invites you into the fold. Then, if you get into a bind and need some help, your buddies in the railroad got your back. Hmm. Jaka to robota? So, up front, the only thing I'll say is that it's gonna be a wild and dangerous ride. But probably nothing new for someone like you. I'm not sure about this. Look, I won't do the hard sell. If you change your mind and want to save some sense or just stick it to the Institute, you know where we are. Ech, dobra, daj mi już tą misję. The job I was talking about, still wide open. You help us out, and I personally guarantee we'll help you out down the line. No niech ci będzie. Sign me up then. Perfecto! Let's meet up at the old freeway outside of Lexington. I'll fill you in once you get there. Dobra, okej. Okay. Quest się nie aktywował, ponieważ quest już i tak się wytworzył chyba, nauka rzemiosła. A brzmi to całkiem fajnie. Zobaczymy. Idziemy dalej wykonywać poziom molekularny, czyli wrócimy do Virgila, ale żeby to zrobić, to chyba najpierw... Tędy się tutaj wychodziło, tak. Przez ten kościół, tutaj gdzieś schodki powinny się znaleźć ostatecznie. A może mnie też nie zajebią po drodze żadne gule? A może tam gdzieś było wyjście, które pominąłem? Nieważne zresztą, skoro już tak daleko doszedłem. Cholera, mam problemy z mówieniem. Coś zjadłem. Czasami pewnie wy też tak macie i to znacie. A robi się na języku takie coś. Jak się, nie wiem, kiwi ojebie, albo na przykład banana. To się robi takie coś na języku, takie jakby bolące coś, krosta nazwijmy to, to znika po jednym, dwóch dniach, ale jak się pojawia, a mi się właśnie pojawiło godzinę temu, to wkurwia niesamowicie. No ale cóż, dla zainteresowanych nadal nie ma kamerki ze względu na to, że po prostu green screena nie mam. Będę go montował dzisiaj lub, nie, jutro mało prawdopodobne, pewnie dzisiaj. Gdzież jutro rano, tak więc myślę, że tak od niedzieli, poniedziałku już z powrotem wrócimy z tymi jakże pięknymi filmami z kamerką. Z takim pięknym green screenem. Dobra, ekwipunek. Zobaczyć sobie chcę, nie mam tutaj chyba mojego stroju ochronnego, dlatego musimy się wrócić do sanktuarium. W sanktuarium sobie weźmiemy z naszej super skrzynki strój ochronny.
i ten strój przywdziejemy, żeby móc się udać na naszą misję. Nie będę zrzucał wszystkiego innego, co mam przy sobie, bo to trochę bez sensu, bo ewentualnie jak już stamtąd wyjdę, to będę mógł cały czas ten strój nosić przy sobie, bo czy on jest ciężki, czy... Co jest, kurwa? Alarm wyje? Ja pierdolę, to ta krowa! Ten bramin! Ja myślałem, że alarm wyje, że mnie atakują! Nie, kurwa! Krowa wyje i brzmi jak alarm, zajebiście! Okej. Okay. Dobra, tu miałem chyba ubranka? Nie, tutaj będą ubranka. O Jezus Maria, ciężki kufer, ubiór. Kombinezon ochronny, dobra, okej, okay, porobione. To waży 5, czemu ja to w ogóle odłożyłem? Będę to nosił przy sobie. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać. Mamy już tam punkty do szybkiej podróży porobione, więc jest fajnie. Ja sobie tutaj zrzucę ewentualnie moje śmieci, które mam. Zobaczę, czy coś z brońmi mogę zrobić. O, niekończący się karabin. To brzmi naprawdę fajnie. Zastanawiam się, czy... Aha, to jest to samo. Tak, tak, to jest kurwa to samo. Ha. No to najzwyczajniej w świecie wystarczy, że ja sobie przemontuję wszystko na to, na ten nieskończony karabin bojowy. I będę mógł strzelać w jebaną nieskończoność. To nie będzie żaden problem. Dobra, to zróbmy to bardzo szybko. W tym celu najpierw... MacCready, zamknij ryj, bo pierdolisz głupoty. Psie w zbroi też się odsuń. Tutaj mam moje modyfikacje. Ciężki kufer, no tylko modyfikacje tutaj mam. To było 45. Karabin bojowy to był? To był karabin bojowy, chyba zobaczę jeszcze raz sobie, żeby wyciągnąć dobre modyfikacje stąd. Uzbrojenie, nieskończony karabin bojowy, właśnie. Czyli bierzemy do modyfikacji do karabinu bojowego, żebym nie musiał tworzyć nowych, tylko po prostu sobie ponakładam te stare. O, okej. Ponakładamy stare modyfikacje, żeby mieć w ekwipunku te lepsze, fajniejsze modyfikacje. No i to się chyba powinno udać. Standardową komorę zamkową mogę dołączyć. Mogę dołączyć sobie w tej chwili krótką lufę, bo jest słaba. Krótką kolbę mogę też wrzucić. Duży, standardowy magazynek. Fosforyzująca muszka pierścieniowa. Jak to? Aha, dobra, nie. To mogę dołączyć, czyli standardowy celownik, dobra. I modyfikacji wylotu nie mam. No i teraz po prostu bierzemy nasz nieskończony karabin bojowy i montujemy tutaj, co możemy tylko najlepszego zamontować. Oczywiście wszystkiego, co najlepszego, nie mogę zrobić, bo nie mam śrub dość dużo. Ale i tak będzie on chyba całkiem potężny. Długa perforowana lufa, bardzo chętnie. Kolba niwelująca odrzut, jeszcze lepiej. Standardowy magazynek zamienimy na duży. Celownik na... Wow, telefon mi dzwoni. Dajcie mi momencik. Dobra, okej, okay, wybaczcie. Mnie osobiście nie było przy komputerze dobre 20 minut, no ale dużo spraw do załatwienia. Pada sobie tylko włącze, niechaj działa. I tak, tutaj miałem chyba tylko ten kolimator, kropkę, tak mi się wydaje. Nic poza tym, opuszczę sobie łapki. Więc zamontujmy. Czy może fosforyzują? Nie, dobra, weźmy kolimator, kropkę. Dobra, jestem strasznie ciekaw, jak to będzie działać. To mogę sobie zeskrapować w tej chwili, bo to mi nie jest potrzebne. Hej, dobra, zobaczmy, muszę go sobie tylko, nie, ten przycisk, zapakować odpowiednio, czyli dam sobie do ulubionych, a tutaj na pierwsze miejsce. Jak to strzela dokładnie? Strzela. Aha, okej, okay, w taki sposób, nigdy nie trzeba go przeładowywać. O kurwa, rzeczywiście ma nieskończony magazynek i widzicie? I to nie żadne jebane cheaty, hehehehehe. Nigdy go przeładowywać nie trzeba, okej, okay, to będzie cholernie trudno się do tego przyzwyczaić. No ale cóż, no, taka sytuacja. Dobra, to idziemy w takim razie, założę sobie może ten strój. Dzielą mi się wszystkie przyciski. Ubiór, kombinezon ochronny, no i wszystko, ściągam kombinezon ochronny. I jedziemy do jaskini Virgila w takim razie, tu ją mamy. Wróć do Virgila, skalna jaskinia. Trochę mnie radiacja pewnie jebnie, albo i nie, chyba że mnie od razu do jaskini wrzuci. Nie, musimy sobie sami podejść. Schowajmy broń, idziemy do Virgil's Laboratory. No i co? No i pokażmy mu, co się dzieje. Mam nadzieję, że u niego wszystko w porządku. Chyba wszystko w porządku, chyba nikt go nie dojebał. No już myślałem, że tu martwy gdzieś leży, Jesus. Bałem się.
You managed to get what you need? Tak jest. Nah, I just went out for a little stroll. Thought I'd stop back and say hi. It's a good thing your survival and my humanity aren't at stake. Otherwise, I might be annoyed by your attitude. But, fine. I shouldn't have doubted you'd come back. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a courser. Bitch, please. How'd you manage to get it decoded? The railroad helped me. Oh god, those kooks. I would have expected they'd be too busy trying to liberate vending machines or setting computer terminals free or... Sorry. They just have something of a reputation. You're not the only one who's been busy. I did the best I could. From memory and things I've overheard through the years. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the simple explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers and send you instead. You know the craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. Bioscience? Advanced systems? Divisions within the Institute. Specialized groups working on various projects. It'll make sense later. But if you can build this device and make use of that code, you should be able to override the signal from the Institute's relay. Can you? I mean, can you build it? You have people that can help. This is a lot for one person, even you. I got it covered. Good, good. Because you've got to make it in there. For both our sakes. And don't you forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it in there, you find that serum. It's my only hope for ever being normal. So you find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. No, okej. No dobra, okej. Czyli możemy porozmawiać z różnymi członkami tego, z członkami różnych frakcji, żeby nam pomogli dostać się tam na miejsce. Ciekaw jestem, czy moment, w którym ja jestem, to jest jakiś taki moment właśnie wyboru, jakby... Ty, czy ja czegoś nie zapomniałem od tego gościa? Mówiliście mi, że coś tutaj było. Magazyn jakiś tutaj był chyba u niego. Ja zapomniałem go podnieść. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Mam jakiś taki jakby przebłysk, że był tu gdzieś u niego magazyn. Taki, który mi dodaje skilla, a ja go przegapiłem. Co my tutaj mamy? Coca-Cola, ale nie mogę tego ukraść, więc w sumie to jebać to. Tak mi się wydaje, że mówiliście, że tu gdzieś magazyn pominąłem. Tak więc zobaczmy sobie, czy to prawda, czy nie. O, ty. O, proszę. A proszę bardzo, broń energetyczna zadaje więcej krytycznych. A kurde. Pamięć jednak nie taka aż zardzewiała jak kiedyś. Dobra, chodźmy w takim razie przed siebie. A wyjdźmy stąd. No i co? No i pogadajmy z ludźmi. No miejsce wybuchu, może blasku, masakryczna sprawa w sumie, ale... Tak nas to nie boli. Chodźmy pogadać najpierw z Minutemanami. Ciekawy jestem, zastanawiam się właśnie mocno, czy to, z kim ja teraz pogadam, nie wyznaczy mi jakby frakcji, z którą muszę współpracować, ale mam nadzieję, że nie. Że to nie jest aż tak ważna rzecz, że to, że pogadam i poproszę o pomoc, to jakby mnie przywiąże. Nie wykonano farma Abernathy'ch, mieszkańcy potrzeby. A niech giną, kurwa, co oni mnie interesują? Niech płoną w tych swoich biedodomach. Abernathy. Halo, kukurydza, porozmawiasz ze mną? Preston, kurde. Nie stój w kukurydzy, bo nie pogadam z tobą. No, Can you take a look at these schematics? A scientist named Virgil said they could get me inside the Institute. The Institute?
Why in the world would you want to mess around with them? They kidnapped my son. Damn. That's some bad business. Even for them. We'll give you whatever help we can. Don't worry about that. Now, assuming you could build this thing, what exactly does it do? I'm not sure I can explain how it works, but a former Institute scientist gave me these plans. There can't be too many former Institute scientists running around loose. I guess he'd be likely to know what he's talking about. If anyone can help you, it'd be Sturgis. I haven't found anything yet that he can't build or fix. Okej, okay. To chodźmy do Sturgesa w takim razie. Aha, czyli już to mi organizuje, powiedzmy, całą pomoc do zbudowania tej te rzeczy dla Instytutu. No ciekawe jest, znaczy mnie to jakoś przywiąże do Minutemenów. Nie wiem, no pogadajmy z nim w każdym razie. Grę sobie chyba zapisałem przed pogadaniem z nim. Tak czy siak na wyjściu z Morzu Blasku dostałem, kurde, tego. A na wyjściu i wejściu do lokacji podostawałem różne tutaj zapisy, więc jakby się okazało, że jednak mnie to wiąże z Minutemanami, to bym się cofnął i przemyślał sobie bardziej to, z kim się chciał tutaj, wiecie, związać. Preston thought you might be able to figure out these plans for me. Sure thing. Let's see what you've got. Here you go. Wow. What a mess. Looks like encrypted RF transmissions. Okay, so that gets routed through... What the hell? Teleportation. This is some pretty crazy shit. You sure it's for real? It's real. I got it from an ex-Institute scientist. Seriously? I didn't know you could be an ex-Institute anything and still be breathing. Anyway, the eggheads never think about the nuts and bolts of actually making something work. But, looks like it's all here. Yeah, I'm gonna need some time to study this thing. The handwriting's pretty hard to make out. But, you can get started on what he calls a stabilized reflector platform. It'll need some pretty high-grade metals, but it's basically not that different than the lining of a jet engine or something like that. Can you give me a list of what I'll need to build this platform? Yeah, sure. Here's a list of what you'll need for the first piece. I'm pretty sure we've got all that at Sanctuary, if you want to build it there. While you're working on that, I'll get busy figuring out how to actually build the rest of this thing. Keep in mind, I can already see this is going to take a crazy amount of juice. Like if you had a spare nuclear reactor handy, we could probably use it. And it's going to be big. So find a nice open building site with lots of power available. Okej, 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 dobra. Zobaczmy, jak nasz quest wygląda w takim razie w tej chwili. Zbuduj platformę, aha, po prostu zbuduj platformę refleksyjną. Tutaj jakąś miejscówkę mi... Aha, to warsztat mi po prostu pokazuje. Dobra, czyli mam znaleźć miejsce, gdzie będzie w cholerę... Znaczy... Obszar, gdzie będzie w cholerę miejsca, co? I będę mógł dużo, dużo mocy doprowadzić. No właśnie tak kminie. Gdzie bym dał radę zrobić? Tutaj, specjalnie, w jednym miejscu usunąłem sobie domek. Ciekawy jestem, czy to nie będzie fajne miejsce. A może zróbmy to inaczej. Zbudujmy to trochę bardziej w głąb sanktuarium. Dobra, już tak nie dysz. Wiem, że to nadaje ci takiego takiej seksualnej tutaj, seksualnego napięcia, to dyszenie, drogi bohaterze. O, tutaj też mam miejsce usunięte. Usunięte. No, tak jak powinno być usunięte. Specjalne, to będzie specjalnych, co jest? Stabilizowana platforma refleksyjna. Aluminium, elektronika, stal, spoko. Dobrze, że tego wszystkiego mam tak naprawdę od cholery. Dobra. Popierdolimy to tutaj w takim razie, co? O, mogę to tak poprzyczepiać parę różnych do siebie, co? No dobra, to zbudowaliśmy. Wygląda całkiem interesująco. Zapewne się stoi tutaj w środku, żeby się tepnąć. Chodźmy do Sturgesa w takim razie. Co ma nam jeszcze do powiedzenia, skoro to już zbudowaliśmy? How's it going? Did you find a good spot to build your signal interceptor? Did you figure out the rest of Virgil's schematics? I think so. Best I can tell until we actually try to put it together. Here's a list of three things that may be harder to find. I think I'll be able to pull together everything else we're gonna need. I'll meet you over at the building site and see if we can actually make this thing work. Mhm, okej. Okay. Zbuduję antenę, emiter, wiązki, konsolę. Jak ma działać? Can you explain how this thing is actually gonna work? Let me break it down for you. There's, four main parts to this thing. One,
a control console to input the code and process the signal. Two, what he calls a relay dish. That's what intercepts the teleporter signal. Three, a molecular beam emitter. Gets pretty technical here, but looks like this is what translates your matter into energy for transmission. Four, the stabilized reflector platform that you already built. That's what concentrates and reflects the molecular beam. One thing to keep in mind while you're building this, it all needs to be wired together so all the pieces can talk to each other. I'll see you over at the building site. Good luck. Okej. Tiwór budowniczy dzisiaj widzę w odcinku w dużej mierze. Tak więc, mamy zbudować parę różnych rzeczy, co? I to wszystko musi być popodłączane do siebie tutaj. To zobaczmy jeszcze raz w danych. Emiter wiązki, antena przekaźnikowa, zbuduj konsolę. Okej! Trochę już się chyba późno robi, ale to nic, jeszcze zdążymy. Popołudniowe budowanko. No dobra. Antena. Hej, mama. Antenę to chyba po prostu kablem podłączymy, nie? No tak, tak mi się wydaje, jak to może być. Niech to będzie jakoś tak ustawione. Okej. Mamy jeszcze takie coś. Nie wiem, co to jest dokładnie. Zainstaluj to nad platformą refleksyjną. To co to będzie? To jest platforma refleksyjna. Aha, okej. No i chciałbym to tutaj zbudować nad tą platformą, ale co, miejsca nie ma? Czekajcie. Nie chcę tego przenosić, chcę to odsunąć tutaj bardziej, żebym to mógł zbudować nad platformą refleksyjną. Kurwa, no nie mogę? 20 mocy to wymaga, ja pierdolę. O, mogę to zbudować, to już jest jakiś plus. Konsola sterowania też mocy nie ma w tej chwili. Się dołączmy przewód, to się ma z tym łączyć? Nie, to się nie ma z tym łączyć, chyba przez konsolę się zapewne wszystko połączy. O, teraz mogę to zbudować. Przed chwilą coś było nie tak. O, ja jebie, jakie to jest potężne! Dobra, to chyba bez znaczenia, jak to dokładnie będzie zrobione. No, a tu mogę jakoś konsolę pierdolnąć, chyba nie? Nie wiem, jak ją ustawić, żeby to jakoś tak fajnie w miarę wyglądało. Może tak konsola sterowania, tak przy brzegu, w tym miejscu, co? Na szczęście mam wszystkie składniki. Bo zbierałem tego w chuj i zbierałem i ostatecznie pozbierałem i bang, dobra. To teraz się wycofajmy i podłączajmy przewody w takim razie. Niech to wszystko będzie ze sobą podłączone. To z tym, to z tym. I zapewne to z tym, nie, to chyba jest połączone tak w jedno wielkie połączenie. To pewnie jeszcze mogę dołączyć przewód i połączyć z tym, co? No chyba tak, to ten przewód jest mi chyba niepotrzebny, co? Bang. Ten przewód. No nie, no. O, do tego? No, podłącz. Chuj penis. Dobra, niech będą podłączone tak, jak są w tej chwili podłączone. Tylko jeszcze właśnie potrzebuję od wafle energii. Ja się zastanawiam, jak to dokładnie zorganizować. To nie będzie w zasobach. Gdzie to będzie? Elektryczność. Generatory. Te najmocniejsze generatory, nie, wiatrak to mnie nie interesuje, to produkuje 10 i do tego mam... O, skąd ja tyle kurwa śrub wziąłem? Przedtem kurde nie miałem śrub, jak chciałem bronię sobie upgrade'ować, Jesus. Dobra, myślę, że dam radę pierdolność tutaj sobie takie dwa generatory w tym miejscu. Mam nadzieję tylko, że zasilanie powiedzmy dam radę doprowadzić do tego jakoś w miarę fajnie, dobra. Jebnijmy te generatory. Nie jestem pewien, tylko w którą stronę je obrócić, żeby to jakoś w miarę fajnie wyglądało, ale spróbujmy w tym miejscu, co najwyżej je przeniosę za chwilę. Tutaj jak najbliżej tej konsolki. Tutaj. I tutaj będzie stał drugi. Damn, one się świecą same z siebie. God damn it, kurwa, co to jest za maszyna? Dobra, robimy teraz w takim razie tak. Dołącz przewód, dołącz przewód. Dołącz przewód, dołącz przewód. Ale to niestety wymaga 20, to będzie wybrało 20 stamtąd, to jeszcze wymaga 5, co? Dobrze, co jeszcze mogę zbudować z tych generatorów, żeby 5 wyprodukować? Na to mnie nadal stać, dobrze, to zbudujmy tutaj trzecie. Maszyna jebitna, to pewne.
Okej, zaraz go dołączymy przewód do tego. Bęk, kurwa! Teleporter activation! To sobie tylko obrócę bardziej w tą stronę. Patrzcie, jakie piękne! Holy fucking shit! To jest dopiero maszyna. To mi się podoba. Jest dość przerażające, to pewne. Damn! Generator jest strasznie głośny. Wyłączać może nie będę. Tyle mocy to potrzebował. I widzicie, i miałem te wszystkie pierdolone składniki, bo jestem zajebisty. Właśnie wam udekorowałem sanktuarium, kurwa, teleporterem, kobieto! Bądź wdzięczna! Jesus. Może sobie coś tu domontuję jeszcze. Niech będzie, hamulec wylotowy. A nie, nie wiem, czy mnie tak wzięło, ale sobie domontowałem w każdym razie. A ciągle w tym cholernym stroju chodzę, ja nie chcę w nim chodzić. Przemontujmy się w takim razie na nasz ubiór normalny. Chyba po prostu zakładam wszystko poza tym, co miałem tam kombinezonem, co? I dalej wyglądam tak. Trochę nudne jest to, że ciągle wyglądam identycznie w tej grze, ale co zrobić, no? Halo, panie Sturges. Shouldn't we test it first? I wish we could, but we've only got the one frequency code. There's no way to test it without actually jacking into the Institute signal. And as soon as we do that, we've used our one and only chance. As soon as the Institute figures out what we did, and I gotta believe those brainiacs won't be caught napping twice, that code we've got is useless. Damn! I have some things to do first. Yeah, that's cool. I'll keep tuning this baby. Although we won't know if it's gonna work until we actually try it. Masakra, kurwa, dobra. Czyli ludzie, mamy dość ważny przełomowy moment w sumie, ponieważ dostaniemy się do Instytutu za pomocą tej maszyny. Przynajmniej taki jest plan. No teraz może wchodzić nie będę, ale wygląda to naprawdę, naprawdę szalenie. I like this. I like this very much. Jedno mnie tylko wkurza. Ten kabel. O, i teraz jest perfekcyjnie. Mamy wszystko połączone ze sobą. 30 energii. 25, żeby zasilić to, i 5 w zapasie. Nie wiem, mogę tutaj jakąś lampę pierdolnąć jeszcze. O, to jest jakaś myśl. Światła. Jedną jakąś taką dużą lampę. Na taką, żeby nie było na nią jeszcze stać, nie? Stroboskop to tak średnio, to chyba gdzieś na ścianę zresztą się da. Zaawansowana technologicznie lampa, dobra, mam w chuj składników, to niech będzie. Tutaj. I tutaj. Majster klepka, co to ma być, kurwa, za osiągnięcie majster klepka? I tutaj. I tutaj. 4 i jeszcze 5. O, proszę bardzo. I co teraz? Przewodami muszę je połączyć? A będzie wyglądało paskudnie. Nie, nie mam ich łączyć przewodami. To jak one mają, kurwa, działać? Same z siebie? Trudno mi powiedzieć. Czekaj, dołącz przewód tutaj. Wow, 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 jak napierdala. Jak szalone. O, pierdolnąłem te lampy, ale nie mogę do nich dołączyć przewodu, więc nie wiem, jak one mają działać. Trudno mi powiedzieć. Mogę na pewno zrobić jeszcze jedną taką fajną rzecz, to znaczy oczyścić to rumowisko. Tutaj też mogłem zbudować parę miejsc, jest, w których mogłem to zbudować, ale w sumie bez znaczenia trochę, gdzie to stoi tak naprawdę. Ciężarówkę mogę wyjebać jeszcze. Mogę się teraz bawić z usuwaniem tych pierdół tutaj z ziemi, ale czy to ma większy sens? Nie do końca. Wiem, że są mody, które pozwalają wywalać jeszcze więcej tego wszystkiego. Tu jest Buda! Schowana za rozjebanym domem, no. To tutaj się chował Dogmint, kiedy go znaleźć nie mogłem. Gnida jedna psia. Tak więc, ludzie, dość przełomowy moment mamy w tej chwili. Myślę, że jestem dość tym faktem podekscytowany. Tak więc, jakoś niedługo będziemy w fabule się przenosili do Instytutu. Nie wiem, czy się powstrzymam i tego nie zrobię po prostu w następnym odcinku, najzwyczajniej w świecie. Najzwyczajniej w świecie, gdyż jest hardkorowo, a dopiero potem, kiedy już powiedzmy, nie no, bo jak kurwa pójdę do Instytutu, to już kompletnie nie będzie mi się chciało robić jakichś fajniejszych misji pobocznych, to wiecie co? Nie, nie będziemy jeszcze robić tej misji z Instytutem, nie będziemy się tam jeszcze udawali, najpierw zrobimy sobie jakieś ciekawsze misje poboczne, nawet jeżeli to miałyby być tylko dwie jebane misje, to podobno...
No nie, no jest parę. Są przynajmniej cztery misje, które w tej chwili mi do głowy przychodzą, które są reklamowane jako naprawdę bardzo fajne i wartałoby je zrobić. I myślę, że każdemu by się spodobały. Myślę też, że postarałbym się je wszystkie robić na zasadzie jedna misja, jeden odcinek, żeby było po prostu fajniej. Ale kurde, ta maszyna tutaj jeszcze. Przejście przez lampy. I wbijamy. Masakra. Tak więc ludzie, powrócimy niedługo z fabułą, ale na razie odejdziemy trochę do misji pobocznych. Chciałbym co zrobić, co w tej chwili już tutaj mam. Srebrnego fantoma bym chciał zrobić, bo jest podobno naprawdę fajny quest. Nauka rzemiosła niekoniecznie. Tak, ta misja też niby fajna, ale boję się, że to może w cholerę czasu zająć, szukanie tylko gówna. Mamy też... mamy też tutaj, które to były? Jak kamień w wodę? Nie, to jakiś dupiany jest ten quest. Będzie quest z USS Constitution, czyli starym statkiem bostońskim, który jest pilotowany przez roboty, z tego co czytałem, to tyle ile ja wiem, to też i wam powiem. Jest też quest związany z jakimś takim tym Muzeum Czarnej Magii, tam się podobno dobre rzeczy dzieją. Mamy też quest związany z domem jakiejś wieloletniej dziwnej rodziny. To też brzmi dość fajnie. Dość fajnie, bo tajemniczo. Tak więc cóż, myślę, że będziecie zadowoleni z tych questów pobocznych, które chcę wykonać, bo mówię wam, starałem się wybrać te, tylko i wyłącznie te najciekawsze. Tak więc cóż. Paskudne te drzewa. Wszystko usuwam, będę miał w chuj drewna. Tutaj jakieś krzesło. Po co ja tu robię wszystko w ogóle? Tak, takie tło do gadania. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego epizodu. Pa!